Każdy z nas od czasu do czasu musi wymyślić jakąś nazwę. Czy jest to nazwa projektu, produktu, wydarzenia, czy może imię dla naszego dziecka? Jakim czasem jest nasza firma? Dzisiaj zapraszam Was na małą wycieczkę po Polsce, gdzie pokażę Wam kilka interesujących szyldów, a poza tym opowiem też o procesie powstawania dobrych nazw. Zapraszam na kawę. Dobrą treścią. Nie wiem, czy wiecie, ale YouTube właśnie skończył 14 lat, czyli jest dokładnie 24 lata młodszy ode mnie. To wbrew pozorom ważna wiadomość, ile lat mam, ponieważ też jestem swego rodzaju personą, czyli osobą, do której kierowane są pewne usługi. Jestem kobietą, niedługo kończę 38 lat, pamiętam jeszcze czasy PRL-u, chodziłam wtedy do szkoły, w związku z tym na przykład granie na pewnych wspomnieniach interesuje mnie jako klienta i odbiorcę. Osiągnęłam pewien status finansowy, w związku z czym no, jestem łakomym kąskiem dla bardzo wielu sprzedawców. Zobaczymy, na ile udało im się zdobyć moją uwagę, wymyślając czy projektując pewne nazwy. Ale zaczniemy od nazwy, którą stworzyłam dokładnie rok temu, czyli Dobra Treść. Bardzo długo chodziłam z tą nazwą, zanim zdecydowałam się ostatecznie tak nazwać firmę, ponieważ ten proces powstawania nazwy nie jest łatwy, jak każdy proces decyzyjny zresztą. Najpierw jest ten etap burzy mózgów i zabawy słowami. Tak naprawdę sprawdzamy, w jakich kontekstach, w jakich sytuacjach jest używane pewne sformułowanie, które nas interesuje i które oddaje to, co chcemy innym opowiedzieć czy sprzedać. No a potem, jeżeli już je wymyślimy, to sprawdzamy, czy ono już nie istnieje, na przykład jako nazwa innej firmy, innej strony internetowej. Google i wyszukiwarka domen to takie podstawowe narzędzie, które powinno interesować każdego, kto stara się wymyślić swoją nazwę, bo wtedy dowiemy się, gdzie tak naprawdę możemy być usytuowani. W globalnym świecie internetu, oczywiście. Warto też zwrócić uwagę na to, kto będzie rzeczywistym odbiorcą naszej nazwy i pytać te osoby, które potencjalnie mogą być naszymi klientami. Sprawdzać, jak reagują na nazwę, czy im się podoba, czy jest łatwa do wypowiedzenia. To jeden z kluczy, jeżeli chodzi o nazwy. Pewna łatwość, zapamiętywalność, bez skomplikowanej struktury, coś, co od razu zapada w pamięć. Miałam taką świadomość, że Dobra Treść jest właśnie tą nazwą. Szczerze mówiąc, nie pamiętam momentu, kiedy tę nazwę wymyśliłam, ale pamiętam moment, w którym upewniłam się, że może być ona skuteczna. Otóż był to 221 odcinek podcastu Mała Wielka Firma, której gościem była Barbara Stawarz-Garcia, która jest właścicielką firmy Happy Content. I ona mówiła tam o marketingu treści, bardzo często używając sformułowania dobra treść. W związku z czym stwierdziłam, że skoro ktoś, kto zajmuje się podobną działalnością, używa pewnego określenia, to jest to określenie kluczowe. Być może również dla moich klientów. W związku z tym we wrześniu zarejestrowałam firmę o nazwie Dobra Treść, a nieco później powstało logo. Logo jest bardzo ważnym, bo jest tym de facto znakiem towarowym, który później na przykład możemy komuś odstąpić albo sprzedać. Bardzo istotne jest to, żeby na etapie tworzenia znaku naszej firmy zadbać o to, żebyśmy byli właścicielami autorskich praw majątkowych. Często ludzie popełniają ten błąd i na przykład sami tworzą logo, kuzyn tworzy logo, albo kupujemy je gdzieś skądś tam bez umowy, pod stołem komuś płacąc. Nie, tutaj trzeba zadbać o pewną prawną przejrzystość. Umowę, która potwierdza, że jesteśmy rzeczywiście właścicielami znaku. Wtedy wszystko jest w porządku.
No dobrze, teraz obiecana wycieczka. Zaczniemy od Łodzi. W Łodzi jakby więcej uchodzi. Myślę, że to miasto bardzo kreatywne, w którym istnieje mnóstwo małych manufaktur, mnóstwo małych firm, takich miejsc, do których możemy pójść, coś zjeść. One mają ciekawe, interesujące nazwy, chociaż dla mnie, osoby ze Szczecina, nie zawsze te nazwy jakby moim zdaniem są zbyt awangardowe. Zobaczcie. No, zaczynamy od mojej ulubionej marki Pan tu nie stał. No, Pan tu nie stał to takie hasło, które mogłoby się pojawić w perelowskiej kolejce, w związku z czym no, granie na sentymentach jak najbardziej jest tutaj wskazane. Całe spektrum produktów jest utkane z tamtej stylistyki, z lat 70. głównie, ale też cała komunikacja na metkach, na stronie internetowej. Jestem pod wrażeniem tego, jak ktoś to wymyślił. Jakiś czas temu w Szczecinie powstał sklep z używaną odzieżą Jesteś u Pani i pamiętam, że to hasło pojawiało się, kiedy chodziliśmy do szkoły. Mnie to rozbawiło, byłam w tym sklepie, niestety nie udało mu się przetrwać, ale gdyby ta komunikacja tej marki Jesteś u Pani poszła w stronę właśnie takich zabawnych sformułowań związanych ze szkołą i trafiała do odbiorców w moim wieku, myślę, że byłby wielki sukces. Oczywiście trudno powiedzieć, co tam przeważyło, ale pamiętam, że ten sklep istniał i bardzo wyróżniał się właśnie nazwą, no i fajnym towarem, i fajne dziewczyny go prowadziły. Kiedy tak chodziłam sobie po Łodzi, to zobaczyłam też szyld Pancake. No i oczywiście była to dla mnie bardzo zabawna nazwa, która z jednej strony kojarzy się ze słowem po angielsku, a z drugiej strony jest absolutnie polskim sformułowaniem. Ta gra i zabawa słowna uważam, że jest tutaj absolutnie w dziesiątkę. Nieco większe wątpliwości mam w przypadku nazwy zjadliwości, ponieważ zjadliwe jest to, co właściwie nie jest specjalnie dobre, no ale da się zjeść. Nie wiem, czy to jest akurat dobra nazwa, na pewno zwraca uwagę, ale niekoniecznie przyciąga. No i jeszcze jedna nazwa, od której trochę zrobiło mi się mdło, to lód miód. Nie wiem, ale wydaje mi się, że połączenie słodkiego loda ze słodkim miodem to już nadmiar słodkości, w związku z czym nie weszłam tam kupić sobie loda. A teraz na chwilę zapraszam Was do Warszawy. Na Mokotowie istnieje piękna klinika wzroku, która nazywa się Doktor Marchewka. To jest coś, co było dla mnie absolutnym olśnieniem i pomyślałam sobie, Boże, jakie to jest genialne, jakie to jest przyjemne, sympatyczne. To nie jest żaden okulista też, to nie jest żaden zakład okulistyczny, to jest klinika wzroku. I jeszcze doktor Marchewka, która jest taką maskotką firmy, uważam, że absolutnie świetny pomysł. Idąc przez Warszawę, zwróciłam jeszcze uwagę na wiszący na płocie baner, który mówił, że zmierzam w dobrą stronę, ale nie wiem, czy twórcy tego brandu też zmierzają w dobrą stronę. Oparcie firmy na nazwie, na nazwisku właścicielki zapewne, Barbara Kruk, jest bardzo dobre, bo to, jak widzicie, bardzo mocno brzmi, budzi zaufanie. R jest takim mocną spółgłoską w nazwach i do dziś pamiętam, Barbara Kruk, księgowa, to jest ktoś, ale jednocześnie zobaczcie, jak zostało stworzone to hasło Biały Kruk Księgowości, trochę przekombinowane, a już najbardziej przekombinowana jest domena internetowa, która składa się z skrótu, myślnika. Jest tam wszystkiego za dużo i tej nazwy nawet już nie pamiętam, żeby Wam ją powtórzyć. No a kiedy tak sobie podróżowałam po tej Łodzi, Warszawie i wracałam do Szczecina, to miałam przesiadkę w Kutnie. A w Kutnie świat wygląda trochę inaczej niż w wielkich miastach. Na przykład jest taki fryzjer męski. Po prostu fryzjer męski, szyld i koniec i nic więcej.
Zapewne w wielu miejscowościach, głównie na wschodzie Polski, jeszcze ta tendencja z lat 90. utrzymuje się znacznie bardziej, ponieważ ten rynek usług jeszcze się nie rozwinął, jeszcze nie ma takiej konkurencji, jeszcze nie wszedł w ten rodzaj dyskursu czy komunikacji, która łączy nas trochę z Zachodem, gdzie te dodatkowe nazwy, gdzie brandy jakby mieszają się i powstają ciągle nowe. Szczerze mówiąc, trochę zazdroszczę ludziom w Kutnie, że mogą po prostu mieć fryzjera męskiego. No i na koniec bardzo pouczający przykład ze Szczecina firmy Hajka. Nie wiem, czy znacie jej historię. Otóż firma Hajka to jest firma, która produkuje różne gadżety, akcesoria do sypialni na przykład, ale też pościele, bardzo piękne zresztą, poduszki. W każdym razie Hajka osiągnęła bardzo duży międzynarodowy sukces. I kiedy tak się stało, do Hajki zgłosiła się firma z Danii, która nosi nazwę Haj. I stwierdziła, że te nazwy są zbyt podobne do siebie i być może klienci, którzy chcą kupić produkty firmy Haj, tak naprawdę zwracają się ku produktom firmy Hajka, bo myślą, że to ta sama firma. W wyniku ugody pomiędzy firmami doszło do tego, że firma Hajka może posługiwać się tą nazwą w odniesieniu do pewnej grupy produktów, ale musiała zmienić tę główną nazwę, czyli teraz nazywa się Fonka albo Funka. W każdym razie produkty są te same i bardzo je lubię. No i podsumowując, nie każda nazwa jest dla każdego. Bardzo jestem ciekawa, czy moje opinie są tożsame z Waszymi opiniami, czy też macie takie swoje ulubione brandy i ulubione nazwy, które funkcjonują w Waszych miastach. Bardzo ważne jest, żeby ten proces powstawania nazwy był dość długi, żeby nazwę testować, sprawdzać, żeby dać sobie czas na zabawę słowami, żeby dać sobie czas na wygooglowanie porządne nazw, żeby sprawdzić, czy taka firma już nie istnieje. Jest kilka fajnych wyszukiwarek, które nam w tym mogą pomóc. Zacznijmy od Google, zacznijmy od wyszukiwarek domen internetowych, ale również są takie strony internetowe, na których można sprawdzić, jakie nazwy mają zarejestrowane firmy w Polsce. Zostawiam Wam wszystkie linki na dole. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie i zapraszam w maju.